Dzisiaj zajmiemy się tym przepięknym Nissankiem wersji Nismo. Zobaczcie, Nismo 370Z. Bierzemy się do roboty, zobaczmy, co mamy do zrobienia. Przejrzyj i wymień filtry w aucie, rozrząd jest do wymiany, napraw silnik. Okej, będziemy musieli to wszystko zbadać. Już mamy otwartą maskę, zobaczcie, piękna rozpórka, ale co my tu mamy? Kurde, ile rdzy? Czekaj, bo tu pół silnika jest rozebrane. Zbadajmy, alternator, bezpieczniki w porządku chyba, przekaźnik ok. I chyba wszystko gra. Dobra, to bierzemy się za rozkręcanie tego dziadostwa, bo widzę, że tam coś zardzewiałego jest. Pokrywa wałka rozrządu, jest do wymiany, zobaczcie, pordzewiałe całkowicie, będziemy musieli jeszcze tutaj parę elementów odkręcić i tu jest chyba listwa wtryskowa, no i tutaj jeszcze pompa paliwa, nie, filtr paliwa mamy do wymiany, tak jeszcze patrzę po tej... I wyciągamy dziadostwo. A, jeszcze śruby. Dobra, zrobione. I chyba z drugiej strony to samo. Jeszcze patrzę, że tu mamy jakieś zardzewiałe śruby, a to oznacza, że może pod spodem być coś dodatkowego do zdemontowania. Na razie jeszcze musimy z tej strony popatrzeć, bo też widzę tam zardzewiałe rzeczy. Mam nadzieję, że to będzie wszystko to, co tutaj zbadałem. Sporo zardzewiałych śrub, no źle to wygląda. Ja nie wiem, co ten właściciel robił z tym samochodem. I cyk, ściągamy to dziadostwo. Zobaczcie, z jednej i z drugiej strony tak samo się zepsuło, to w sumie dobrze. Okej, dolot musimy ściągnąć. Strasznie dużo kręcenia i jeszcze filtr paliwa. Filtr paliwa powinienem już chyba mieć, także zobaczmy. Nie, muszę dokupić, ok. Więc czy to wszystkie części? Wygląda na to, że namierzyłem już wszystko, także będziemy mogli brać się za zakup części i wymianę na nowe. Chociaż naprawa części o stanie minimalnym 62%. Moglibyśmy spróbować jakieś używki pokupować i zainstalować. Wydaje mi się, że akumulator i filtr paliwa miałem w ekwipunku, ale wygląda na to, że nie. Dobra, filtr powietrza, oleju, filtr oleju V8, mimo że mamy tu V6. I tak, filtr paliwa sobie dodamy, to sobie dodamy. O, kolektor doletowy też był rozdupczony? Patrz. No dobra, to sobie dodamy. To też, to też. O kurde, to nawet cewka zapłonowa? Popatrz. Nie było widać, znaczy nie zwróciłem uwagi na to, że to jest zniszczone. A teraz widzę w tym magazynie części. Łańcuch rozrządu, ty 3%. Tu był samochód dosłownie wisi na włosku. Ok, tutaj dodamy jeszcze te części, które już wcześniej sobie zdemontowałem. Pompa wody, kurde, to gruchot. Ja nie wiem, co ten chłop z tym robił, może w ogóle nie dbał o swój samochód. Pokrywa silnika. Pokrywa silnika nawet zniszczona, kurde. Ok, tutaj mamy tłumik końcowy, to już mam raczej wymienione. Filtr oleju, to musimy sobie zamówić. I pompa wspomagania chyba już, chociaż weźmy to, co mi szkodzi, ile mam, o kurwa, mało kasy, szlak, dobra, to weźmy sobie jeszcze i to na wszelki wypadek, no i dobra, bierzemy się za montaż. Cholera, po zakupach zostało mi 374 kredyty, ale w pewnym momencie się osrałem, że w ogóle mi nie starczy kasy na to.
całe szczęście jakoś się udało przetrwać, ale było blisko. Dobra, mamy już wszystkie części, zaczynamy montaż i chyba to powinno być wszystko z tym Nissanem. Co ciekawe, najdroższa była pokrywa silnika. Nie wiem, trzeba było jakiś oryginał z Japan zamawiać czy co, bo strasznie, to różnica była kolosalna, to chyba 600 kredytów kosztowała ta pokrywa, a inne części to tak po 100, po 29, nie? No wiadomo, że tam niektóre te drobne elementy to są tańsze. Ale pokrywa silnika mnie mocno zaskoczyła, nie spodziewałem się tego kompletnie, ale tak te rzeczy potrafią kosztować. Nissany zresztą są dosyć drogie w eksploatacji. Kto ma Nissana, ten wie. Okej, montujemy. No i na końcu ta, nie, to jest kolektor, ale jeszcze pokrywa silnikowa, będzie taka super droga, więc zainstalujemy sobie ją razem. W ogóle zobaczcie, jak pięknie wygląda ten układ wydechowy w Nissanie. To jest w ogóle mój samochód marzeń, uwielbiam ten model, wygląda przepięknie. Okej, no i właśnie ta pokrywa nieszczęsna. Jestem zaskoczony, że w ogóle kasy mi wystarczyło. Cyk, i tu jeszcze mamy taką przednią pokrywę. I jej na szczęście nie musiałem wymieniać, bo była w dobrym stanie. Ciekawe, że aż tak mocno się ta pokrywa silnika zniszczyła. Nie wiem, co gościu musiał z tym robić. Okej, dobra, tutaj będziemy musieli chyba bagnet od spodu wymienić. Ale jestem zaskoczony, że tutaj udało się to tak szybko zrobić w miarę. Tu jeszcze widzę, że nie ma płynu chłodniczego. Będzie trzeba dolać i lejemy. Tak gdzieś chyba do połowy, nie? Zalejemy. Powinno wystarczyć. O, i podnosimy furę. Zawsze się boję, żeby maski nie zgnieść, ale jest ok. Jeszcze jest dużo miejsca do dachu. Mhm, no i tu mamy chyba jakieś brakujące części. Co to mi tutaj się wyświetla? Nie podoba mi się to. Co to tutaj takie odstające? Kolektor wydechowy od komory silnika. O kurde, tu w ogóle nie ma połowy rzeczy, całej miski olejowej. Będziemy musieli dodać to. Znaczy dolać olej, o. Nie wiem, jak miskę olejową mój gościu, mój mechanik założył. No może się da w sumie pod kątem jakoś tam włożyć, nie? To tak przeszło przez ten drążek kierowniczy. A nie, już nie czepiajmy się takich detali, okej. Filtr oleju, no i mam filtr oleju, pięknie. Filtr oleju każdy mechanik powinien mieć w zapasie. Akumulator, możemy od dołu nawet zamontować, nie ma problemu. Ja mam takiego specjalnego mechanika, który to potrafi. No i zostało nam jeszcze tak, filtr powietrza mamy do wymiany. Tutaj wszystko ładnie, głośny wydech naprawiony. Jestem strasznie zadowolony, bo zostało mi tak niewiele kasy. Ja prawie wtopiłem na tej wymianie. Chyba, że sprzedałbym jakieś zużyte części albo coś. Dobrze, zobaczmy filtr powietrza, jak tu sytuacja wygląda. Najpierw spinki. Okej, ściągamy. Filtr powietrza zadupcony. Filtr powietrza jak się wymienia, to tak dodatkowe kilka koni zawsze mamy. Bardzo fajnie, dobra. Idziemy do sklepu, no to powinno kosztować grosze, więc raczej kasy mi powinno wystarczyć. Lista zakupów, filtr powietrza, kupujemy 11 kredytów, elegancko. I cyk, montujemy. Wygląda na to, że furę mamy gotową, jeszcze się upewnimy, czy na pewno wszystko wygląda to dobrze, no to chodźmy się nią przejechać.
Gotowi? O kurde, jak rzuca! Ole, szybkie to! O, hamowanie. Aha, tam jest dopiero hamowanie, okej. Okay. Yeah. Udało się. Wszystko sprawne, chyba możemy klientowi oddać taką furę, nie? Dobrze przetestowaliśmy, to się liczy. Także przestawiamy samochodzik na zewnątrz. I proszę bardzo, jak to pięknie wygląda. No nic, będzie czekać na klienta, zobaczymy ile za to mi kasy da. Dostaliśmy 5 koła za to zlecenie. Będzie na następne naprawy, mam nadzieję. Ale i tak trochę mało mam tej kasy, trzeba przyznać. A trzeba warsztat cały czas rozbudowywać. No i ja tutaj mam jeszcze inny samochód, że tak powiem, do renowacji. No zobaczymy, co to będzie w tej mojej karierze mechanika.